I czasami myślimy, że ten świat, albo ten kraj, albo ludzie, którzy nas otaczają, oni są w ciemności, ale kwestia jest taka, że Bóg, jeżeli my w swoim życiu nie wydajemy owocu, jesteśmy w tym samym miejscu, a czasami nawet gorszym. Amen? Dobrze mnie zrozumcie. Oczywiście Bóg nas zbawił. Jezus jest naszym Panem. Ja wierzę w to. Amen. Ja wierzę w to. Ale Bóg oczekuje owocu w naszym życiu. I my czasami patrzymy na zewnątrz, mówimy, oni gdzieś tam są. Ale Bóg oczekuje owocu i mówi, a wy też nic, jesteście w tym samym miejscu. I Bóg mówi do nich o to. Ale wy nie wydajecie owocu. Bo to jest tak w Bożym Królestwie, że Bóg, że jest ogrodnik i przychodzi, aby szukać owocu. Żeby szukać owocu. Jeżeli nie ma owocu, to jesteśmy być może ktoś z nas, albo wielu z nas, albo wszyscy z nas w tym samym miejscu jak świat. Bo znamy Boga. Amen? Znamy Jezusa. On zbawił nas, dał nam nowe życie. A gdzie są owoce? Bo to jest to, czego Bóg oczekuje. Nie tego, że będziemy ocenić i będziemy wiedzieli, co rząd, co kraj, co minister powinien zrobić, tylko gdzie są owoce w naszym życiu. Mówi o owocach Ducha Świętego. Amen? Ale nie tylko owoce Ducha Świętego. Owoce, pomnożenie, wzrost. Gdzie to wszystko jest? Bo Bóg tego oczekuje. Wiecie, ja nie lubię ogrodu. Generalnie. Danusia lubi kopać. Ma zew w ziemi. Za 2 miesiące się odezwie, żeby coś robić w polu. Ale powiem wam, mieliśmy czy mamy kilka drzew. I które to drzewo nie chciało rodzić? Śliwka. Śliwka nie chciała rodzić. Identyczna sytuacja jak w Biblii mieliśmy. Danusia podeszła do śliwki, nie rodziła chyba 2 lata i powiedziała, albo rodzisz, albo cię wycinę. I co zrobiła? Zaczęła rodzić. Ja byłem bardzo zszokowany, bo powiedziała do śliwki, albo zaczynasz rodzić ostatni raz, daję ci ostatnią szansę, albo cię wycinam. Śliwka się przestraszyła, zaczęła rodzić. Nie jest aż taka bardzo owocna, ale jakkolwiek widać, że to zadziałało. Ale czemu ja, słuchajcie, Bóg oczekuje owocu. Amen. Bóg oczekuje owocu. Jeżeli nie wydajemy owocu w swoim życiu, jeżeli w twoim życiu nie ma owocu, to tak naprawdę, coś wam powiem, nie masz prawa otwierać ust i mówić na kogokolwiek. Bo jesteśmy w tym samym miejscu. Nie mamy prawa oskarżać, nie mamy prawa mówić o kimkolwiek, o najgorszej osobie, która leży w rowie, która jest w nałogu. Nie masz prawa. Bo kwestia jest to, jaki jest owoc w naszym życiu. Kiedy znamy tak Boga, kiedy Bóg mówił tyle razy do nas, kiedy znamy Słowo, kiedy Duch Święty nas wypełnia, kiedy to wszystko jest, jak to wygląda u nas? I zobaczcie, co Jezus mówi, że przychodzi gospodarz i mówi, przez 3 lata drzewo nie wydawało owocu. Wytnę je, po co na próżno zajmuje ziemię? Tak jest napisane? Po co na próżno zajmuje ziemię? W ogóle to jest niepotrzebne. Ale ogrodnik mówi tak. Obłożę je nawozem. Pozostaw je jeszcze rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Jeszcze ostatnią szansę damy. Może wyda owoc. Jeżeli nie, to je wytniesz. Ale jeszcze jeden raz rób. I jak się modliłem, wiecie, jak wróciłem i modliłem się i takie przyszło do mnie zrozumienie, do mojego serca. Ja dzisiaj troszeczkę się też dzielę takim, ja wierzę, w jakimś sensie objawieniem dla nas, dla Kościoła. Przyszło do mnie takie zrozumienie, że Bóg obkłada nas nawozem. My czasami źle to zinterpretujemy. Źle interpretujemy albo oceniamy rzeczywistość. Ale Bóg dzisiaj nas obkłada nawozem. I ja pomyślałem sobie tak, Bóg nam daje wszystko, czego potrzebujemy. Mamy fajne uwielbienie.
otworzyliśmy szkołę biblijną, przyjeżdżają ludzie głosić do nas. Mamy salę, dostaliśmy ziemię. Różne rzeczy się dobre dzieją. Bóg nas odkłada na wozem. Ale do czasu. I tak przyszło to do mojego serca. Do czasu, bo Bóg czeka na owoc. Że to nie będzie cały czas, że to nie jest tak, że życie chrześcijańskie, czy życie z Bogiem, ja jestem przekonany i mam mocno to w sercu, nie polega na tym, nie polega na tym tylko, że my korzystamy z tego, co Bóg daje i On nam daje i daje i daje. My w basenach, czy nad basenem leżymy, opalamy się i to jest wszystko. To nie jest wszystko, bo kwestia jest owocu. Czy my zrobimy coś w swoim życiu, żeby był owoc? I wiecie, to jest wysiłek. To jest wysiłek. Jeżeli chodzi o owoc, to jest wysiłek. Może tego nie rozumiemy w ten sposób. Ale ja mówię, ja się nie znam aż tak na ogrodnictwie, ale ja wiem, że to jest wysiłek. Na przykład mamy taką jabłonkę, która nie rodzi co rok. Tylko co drugi rok. Bo to jest wysiłek. Nie jest w stanie rodzić co roku. To jest niemożliwe. Więc to mi pokazuje, że jest to swego rodzaju wysiłek też dla tego drzewa. Wydanie owoców. Utrzymanie tych owoców, żeby się tam gałęzie nie połamały. To jest wysiłek. I my dostajemy pewne rzeczy. Wiecie, Bóg błogosławi nas. I jeżeli ktoś tego nie widzi, jeżeli my tego nie widzimy, to naprawdę potrzebujemy iść do okulisty. Taki film kiedyś był. Ktoś mówi, panie, posuń się, bo ja nic nie widzę. To musi pan iść do lekarza od oczu. Trzeba iść do lekarza od oczu. Jeżeli nie widzimy tego, bo to jest jasne, Bóg nas błogosławi. Ale robi to w tym celu, żeby był owoc. Żeby był owoc. I jeżeli nie ma owocu, jeżeli my nie robimy wysiłku, żeby był owoc, jeżeli nie pracujemy w tym kierunku, żeby był owoc, jeżeli myślimy, że nasze życie tak oto przebiegnie, to Pan Jezus mówi, że jeżeli coś się nie zmieni, to podobnie wszyscy poginiemy. Podobnie wszyscy poginiemy. To mi pokazuje kilka rzeczy, ale jedną z rzeczy też jest to, że to, że raz spotkałeś Pana Jezusa na swojej drodze, to jeszcze nie oznacza, że na pewno spotkasz się z Nim w niebie. Ja jestem tego pewien. Nie wierzę w taką teorię, czy w taką doktrynę, która mówi, że jeżeli Bóg cię spotkał na twojej drodze, to nigdy już do piekła nie trafisz. Jestem przekonany, że taka jest możliwość. Między innymi, jeżeli nie ma owoców. Jeżeli nie ma owoców. Staniemy kiedyś przed Jezusem i zdamy sprawę ze swojego życia, ze swoich słów, z tego, jak żyliśmy, z tego, jakie owoce przynieśliśmy. Ile ludzi poznało Jezusa, a ile odeszło od Niego z powodu naszego życia. Powiem Wam takie świadectwo, jak byłem teraz w Afryce, to było niezwykłe, absolutnie niezwykłe, niezwykłe zdarzenie miałem. Dlatego, że dzień wcześniej wylatywał Michael, nie porozumieliśmy się dobrze, mailami pisaliśmy. On pisał mi datę, kiedy wylatuje, ale wylatywał faktycznie w sobotę, tylko 20 minut po północy. W sobotę. A mi się wydawało, że wylatuje w sobotę. Ja wylatywałem w sobotę o 11 w nocy. A on o przed pierwszą. Więc dzień wcześniej faktycznie wylatywał. O 12 w nocy, a ja następny dzień o 11. I cały dzień byłem sam. I poszedłem do... I on wylatywał, a ja poszedłem do hotelu. I nocowałem w jednym hotelu. W Entebbe, już w miejscowości, gdzie miałem wylatywać. Już moi gospodarze pojechali do swojego domu, do Kampali. Więc jeden dzień miałem spędzić w obcym kraju, sam, ale myślę, co tam, jakoś sobie poradzę. Ale powiem Wam, że gdzieś od drugiej w nocy zaczął padać deszcz. I to się rzadko zdarza, ale padał straszliwie, z burzami, z błyskawicami i padał do samego rana. W
Wstałem o 8 rano na śniadanie. Pada jak z cebra. 9 pada. Poszedłem do recepcji zapytać, kiedy ja muszę opuścić pokój. Oni mówią, no o 10. To była 9. Po prostu szok. Całą noc padało. To się nie zdarza w Afryce. Ale poszedłem do pokoju, było 9:30. I zacząłem się modlić. Uklękłem i powiedziałem, Boże, co ja zrobię? Przecież nie wyjdę teraz, jak mam wyjść? Z ubraniami, z bagażami. Wyjść i mam cały dzień na deszczu. Kompletnie bez sensu. Co ja teraz zrobię? To jest... A ja planowałem, że sobie pochodzę, zakupy zrobię, może gdzieś nad bazem sobie pójdę, poleżę sobie. A to taka historia, no, bez sensu. I jak się modliłem, to Bóg mnie zapytał, a kiedy ma przestać padać? Ja powiedziałem, no nie później niż o 10, no bo o 10 muszę wyjść. Mówię, okej. Ale tak później się...